Transgraniczne targi informacyjno-rekrutacyjne, tak jak już pan dyrektor powiedział, organizujemy od 2007 roku. Zasada jest taka, że zawsze jedne targi są w Zgorzelcu, drugie w innym mieście na terenie województwa. Do tej pory było to Kłodzko, Ząbkowice, Jelenia Góra. No Świdnica jakoś tak była do tej pory omijana, mimo że jest bardzo dobrze położona w centrum województwa i dysponuje bardzo dużą liczbą mieszkańców. Na pewno jest bardzo ciekawa dla pracodawców. Ale to może wynikało też z tego, że na terenie Świdnicy są organizowane różne inne targi pracy, w których jako EURES uczestniczymy. Organizujemy też tutaj inne imprezy o charakterze transgranicznym, typu właśnie dni doradcze. I być może właśnie z tego powodu dopiero teraz Świdnica. Ale mam nadzieję, że to będzie dobry pomysł i na pewno będzie z powodzeniem ta impreza przeprowadzona. Są skierowane do wszystkich osób, które poszukują pracy, no i też patrzą na te poszukiwania również w wymiarze międzynarodowym, czyli chcą zobaczyć, jakie oferty są u partnerów niemieckich, czeskich, a obecność ponad 40 właśnie podmiotów sprawia, że oferta jest bardzo interesująca. Łącznie ponad 300 różnych miejsc pracy czekających jest w czym wybierać, a rozrzut zawodów jest od informatyków, osób mogących obsługiwać obrabiarki numeryczne, poprzez takie klasyczne zawody potrzebne w budownictwie, czy też opiekunki do osób starszych. Rozrzut jest bardzo duży. Na pewno ktoś, kto bardzo chce znaleźć pracę, potrzebuje pracy, ma wyjątkową okazję, żeby się odnaleźć na tym międzynarodowym rynku pracy. Są też oferty firm polskich, ale też dodatkowo może wzbogacić swoją wiedzę właśnie o pewnych realiach rynku pracy. I to jest taka ciekawostka, że jak ktoś jedzie do Niemiec i komunikatywnie z pracodawcą porozumie się w języku niemieckim, ma bonus 20% więcej może zarabiać. Jak ktoś pokaże, że jest zawodowo przygotowany, że ma odpowiednie kwalifikacje, kolejne 20% większego zarobku. 40% więcej jest to interesujące. W związku z tym mam przekonanie, że też staramy się pomagać, żeby ta praca była dobrą pracą. No, muszę powiedzieć, że ta współpraca jest wieloletnia, bo współpracujemy już od wielu lat, szczególnie tutaj mam na myśli współpracę ze służbami EURES, czyli tymi służbami, które są głównym organizatorem targów transgranicznych, o których dzisiaj mówiliśmy. Wszystkie imprezy, które organizujemy na terenie Świdnicy, a mówię tu o targach pracy, dniach przedsiębiorczości, targach dla młodzieży, dniu doradczym, na wszystkie te imprezy zapraszamy przedstawicieli Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy właśnie po to, żeby jak najszerzej mogli udzielać informacji nie tylko o pracy na terenie powiatu, ale również o pracy w Niemczech, w całej Europie, bo takie informacje właśnie te służby mają u źródła. Myślę, że ta współpraca generalnie układa się wzorowo, bo jak gdyby efektem tego jest właśnie są te targi transgraniczne realizowane już od wielu lat w Zgorzelcu i po raz pierwszy w Świdnicy. Więc wydaje mi się, że tutaj ta nasza dobra współpraca została doceniona przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy i mam nadzieję, że to się utrzyma w następnych latach.